I know it's selfish, but this is my story. Witamy w Watch Mojo Polska. Dziś odliczamy kolejnych 10 najłatwiejszych bossów w trudnych grach. Numer 10. Honda Tadakatsu Nioh. Wyobraźcie sobie, macie stanąć oko w oko z legendarnym samurajem. O czym myślicie? Walka na miecze, test szybkości i ciężka zbroja, prawda? Nic z tego nie ma znaczenia w starciu z Hondą Tadakatsu. Nie spodziewajcie się żadnej szarży ani wymiany ciosów. Tego bossa możecie zabić od razu i nawet go nie dotykać. Wystarczy zniszczyć 3 kryształy wokół pola bitwy. Numer 9. Ściana. Kontra. Wiemy, że trochę oszukujemy. W końcu to pierwszy boss, ale mówimy o kontrze, która słynie z wymagających etapów i walk z bossami. Ściana to nie tylko jeden z najbardziej kultowych bossów, ale też jeden z najłatwiejszych. Ma tylko 2 działka i snajpera na szczycie. Nie brzmi to specjalnie groźnie. Strzelca można szybko zabić, a gdy pozbędziemy się jednego działka, ściana staje się tylko płotem. Numer 8. King Knight. Shovel Knight. Mimo bycia najbardziej królewskim z zakonu No Quarter, walka z władcą Bright Moor Keep jest jak walka z Black Knightem. Nie mówimy, że to złe starcie, po prostu King Knight nie robi w nim za dużo. Jego ciosy są powolne i krótkie. Tak długo, jak będziemy walić go po głowie, możemy pokonać King Knighta i wyjść z tego bez szwanku. Za to w prequelu King of Cards King Knight ma bardziej zróżnicowany zestaw ruchów. Discover how King Knight ascended to the throne and became one of the Order of New Quarter in this quirky quest. Numer 7. Mistrz. Fallout. So what shall it be? Do you join the Unity? Or do you die here? Złe, zmutowane mózgi były wykorzystywane w kilku pamiętnych walkach z bossami. Z drugiej strony, ile z nich zostało łatwo pokonanych poprzez mowę? Mistrz, diaboliczny mózg odpowiedzialny za armię mutantów, mający dostęp do laserów Gatlinga, może zostać pokonany poprzez rozmowę. Jeśli uda nam się przekonać go do porzucenia planu, mistrz uruchomi bombę atomową w krypcie i się zabije. Wolelibyśmy coś bardziej wymagającego. Leave now. Leave while you still have hope. Numer 6. Yu Yevon, Final Fantasy 10. I know it's selfish, but this is my story. Seria Final Fantasy miała wielu bossów, przez których puszczały nam nerwy. Ale jeśli szukacie finału, który jest płynny i lekki, finałowa walka z Yu Yevon powinna wystarczyć. Przez funkcję Auto Life koniec gry jest praktycznie niemożliwy. Jaki jest sens walki, jeśli nie ma nic do stracenia? Nie o to przecież chodzi. Walka z bossem końcowym powinna być wyjątkowym wyzwaniem, które surowo przetestuje naszą wiedzę i umiejętności. W tej grze tego nie zaznamy. Numer 5. Bubble Man. Mega Man 2. Mistrzowie robotów mogą być trudni w zależności od tego, z którym się mierzymy i w jakiej kolejności. A że wszyscy mają słabości wobec siebie nawzajem, można pomyśleć, że każdy z nich będzie łatwy. Bubble Man trafił na listę, bo tak naprawdę nie ma znaczenia, kiedy zdecydujemy się go pokonać. Pływanie zmienia go w powolny cel. Może gdyby częściej strzelał, byłby groźniejszym przeciwnikiem. Co prawda mamy tu kolczasty sufit, ale przy takim bosie jest zbędny. Numer 4. Chciwy demon. Dark Souls 2. Dark
Dark Souls 2 może nie jest najlepszą grą w serii, ale to nadal niezłe wyzwanie. Bossowie byli jednak zróżnicowani pod względem wymagań. Niektórzy wydawali się piekielnie trudni, innych było bardzo łatwo pokonać. Chciwy demon zalicza się do drugiej grupy. Jego łatwe do odczytania ataki sprawiają, że jest bardzo przewidywalny. Przez jego wolne ruchy mamy sporo czasu na ofensywę. Nie jest też zbyt wszechstronny pod względem swoich manewrów. Często używa krótkich ataków z okazjonalnym skokiem tu i tam. Będziecie się zastanawiać, dlaczego ta walka tyle trwała i po co w ogóle miała miejsce. Numer 3. Werner Werman, Cuphead. W Cupheadzie nie brakuje kolorowych bossów, którzy zagrają nam na nerwach. Mają własne sztuczki i schematy, dzięki czemu każda walka jest wyjątkowa. Rozważaliśmy wybór Guppy Le Grande, ale przypomnieliśmy sobie przewidywalne zachowanie Wernera Wermana. W każdej fazie używa tylko dwóch lub trzech łatwych do odczytania ataków. Niezależnie gdzie się przesunie, będziecie mieć mnóstwo czasu na wyjście. Werner to wyposażona w materiały wybuchowe, miotacze ognia i mechanicznego kota zwykła przeszkoda. Numer 2. Wiedźma z Hemwick, Bloodborne. Bloodborne oferuje jedne z najbardziej intensywnych bitew z bossami w historii gamingu. Dlatego boli nas ta postać na liście. Walczyliście z psychotycznymi wieśniakami i obrzydliwymi larwami. A teraz czas na grę w chowanego. Wiedźma z Hemwick stanie się niewidzialna i będzie strzelać kulami, zdradzając swoją pozycję. Po kilku atakach zniknie i wyśle nie grupę, nie trio, nie duet, ale jednego wroga. Jednego, powolnego, słabego wroga. Może walka z drugą wiedźmą jest jakimś wyzwaniem. Może. A może lepiej o tym nie mówmy. Lajkujcie i komentujcie nasze filmy. Dajcie suba i kliknijcie dzwonek, by być na bieżąco. Numer 1. Shredder. Teenage Mutant Ninja Turtles. Można pomyśleć, że arcywróg żółwi ninja będzie naprawdę wymagającym przeciwnikiem. Lekcja numer 1. Nie oceniajcie książki po okładce. Shredder jest na to idealnym przykładem. Udaje mu się nawiązać walkę, ale tylko wtedy, gdy mu pozwolimy. Ostatnie starcie z bossem można łatwo rozegrać, zrzucając go z platformy i waląc za każdym razem, gdy na nas skoczy. Reszta gry jest dość trudna, a przez to ta walka jest jeszcze śmieszniejsza. Jesteście ciekawi, jak wyglądała poprzednia dziesiątka najłatwiejszych bossów w trudnych grach? Zapraszamy do oglądania dalszej części filmu. Numer 10. Złota rybka Bob. Earthworm Jim 2. Tego gościa szybko się pozbędziemy. Ciężko to nazwać w ogóle walką z bossem. Tak jak poprzedniczka, Earthworm Jim 2 jest niezwykle trudna jak na platformówkę z tamtych czasów. Ale pierwszą walkę z bossem twórcy dali chyba dla śmiechu. Musimy tylko podejść do przeciwnika, a reszta potoczy się sama. Zaraz po starcie Jim wyciągnie biednego Boba z miski i go skonsumuje. Bardzo łatwa i bardzo dziwna konfrontacja. Numer 9. Mr. Holiday. Wanted. Dead. Jeden z najnowszych tytułów na tej liście, Wanted Dead, jest potwornie trudny. Długie poziomy są pełne twardych wrogów, a checkpointów nie ma zbyt wiele. Bossowie też są wymagający, a wielu z nich zadaje śmiertelne obrażenia, których ciężko uniknąć. Za to Mr. Holiday wyróżnia się swoją prostotą.
Kiedy walczymy z dwoma sobowtórami Toma Cruise'a, musimy tylko biegać od jednego do drugiego i strzelać, gdy ten będzie nacierał. Fakt, że jest ich dwóch, nie robi żadnej różnicy. Po zabiciu jednego robi się jeszcze łatwiej. You're done. Numer 8. Małpy z parawanu. Sekiro. Shadows Die Twice. Hitotsu wo koroko. Możliwe, że Sekiro to najtrudniejszy tytuł From Software. Walki z bossami są intensywne, a fakt, że nie można przegiąć z poziomem jak w innych Soulsach, czyni grę jeszcze trudniejszą. Pewnie dlatego małpy z parawanu tak się wyróżniają. Musimy wytropić różne małpy, które ledwo stają do walki. Po eliminacji wystarczającej liczby wrogów, bitwa nagle się kończy. Największym wyzwaniem nie jest sama walka, a odszukanie przeciwnika. Numer 7. Naughty. Donkey Kong Country. Oryginalna trylogia na Super Nintendo jest dość trudna, szczególnie dla młodszych graczy. Wiele poziomów wymaga nie lada precyzji, a przy ograniczonej liczbie żyć ekran Game Over jest częstym widokiem. Dlatego jesteśmy zaskoczeni tym, jak łatwy jest pierwszy boss w pierwszej części – Bubr Naughty. Powoli skacze po ekranie, dzięki czemu łatwo zadać mu obrażenia. Przy każdym trafieniu zatrzyma się i zaśmieje do ekranu, dając nam wystarczająco czasu, by od niego uciec. Numer 6. Ganon. Link. The Faces of Evil. Join me, Link, and I will make your face the greatest in Korodai. Spin-offy Zeldy na CD-ki nie słyną tylko z tego, jakie są okropne, ale także z poziomu trudności. Po przejściu piekła, jakim jest The Faces of Evil, zmierzymy się z arcywrogiem Linka, Ganonem, i dostaniemy pewną śmiesznie złą animację. You will die. Potem musimy pokonać Ganona, który strzela kilkoma kulami ognia, nim Link powali go jednym trafieniem, rzucając w niego książką. I to w sumie tyle. Why'd you do that? I just saved you from Ganon. Numer 5. Biskupi Głębin. Dark Souls 3. Rozumiemy, jeśli zaniepokoi was liczba wrogów w tej walce, ale nie martwcie się. Każdy z tych biskupów jest zwykłym popychadłem. Ci wrogowie, głównie strzelający magicznymi atakami, będą w większości stać i czekać na waszą ofensywę. Nawet jeśli zostaniecie otoczeni, wydostanie się nie będzie problemem. To nie tylko jedna z najłatwiejszych walk z bossami w serii, ale też jedna z najnudniejszych. Numer 4. Mewtwo. Pokémon Stadium. Chyba każdy, kto grał w Pokémon Stadium, to przyzna. Sztuczna inteligencja prawie na pewno kantuje w trakcie walk. Po pokonaniu wielu trenerów oszustów natkniecie się na legendarnego Mewtwo, który wówczas był głównym złolem serii Pokémon. Na szczęście dla nas to walka 6 na 1. Nawet jeśli Mewtwo sprawi problemy, wciąż mamy przewagę liczebną, a jeśli korzystacie z drużyn Red i Blue, będziecie mieć jeszcze łatwiej. Numer 3. Pinwheel. Dark Souls. Dla wielu oryginalna Dark Souls była pierwszą przygodą w gatunku Soulsborne. Po pokonaniu jednych z najtrudniejszych bossów w historii gier, Pinwheel sprawiał, że pytaliśmy: to wszystko? Porusza się po katakumbach i tworzy swoje kopie. Nie podejmuje żadnego ryzyka, by nas zaatakować. Gdy już uda nam się rozpoznać prawdziwego wroga, nie trzeba wielu trafień, by ugasić tego piromana.
Numer 2. Dick Dogger – The Legend of Zelda. To żadne zaskoczenie, że pierwszy tytuł w serii jest jednym z najtrudniejszych. Wpadamy w sam środek mapy z trudnymi wrogami i lochami bez wskazówek. Jest też kilka trudnych walk z bossami, ale Dick Dogger do wymagających nie należy. Jeśli użyjecie gwizdka, Dick Dogger się zmniejszy, a rozmiary zbliżone do zwykłego wroga pozwolą Linkowi wykończyć go kilkoma hitami. Musimy też wspomnieć o Gomie. Tego bossa można pokonać po jednym strzale w oko. Lajkujcie i komentujcie nasze filmy. Dajcie suba i kliknijcie dzwonek, by być na bieżąco. Numer 1. Król Alend, Demon Souls. Old one, I have brought thee what thou wishest. Thy new demon. Come now, be good. Wielu sądziło, że stary król Alend będzie ostatnim bossem Demon Souls, ale tak się nie stało. Zaraz po nim jest jeszcze jeden. Prawdziwa forma króla Alanta, czyli paskudna góra mięsa. Ten żałosny boss ledwo się rusza, a jego ataki są do bólu nijakie. Walka szybko się skończy, bo musimy po prostu w niego uderzać. I tyle. Wiemy, że był bardziej elementem fabuły, ale wielu zastanawiało się, o co w ogóle chodzi z tym bossem. Która lista podobała Wam się bardziej? Dajcie znać w komentarzach. Po więcej wpadajcie na nasz kanał, zostawcie suba i kliknijcie dzwonek, by być na bieżąco.